z tej strony. Dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing. Tym razem przyszedł Kai Oscara na bank, bo tylko tu było zamawiane. Z racji tego, że no nie jestem w stanie jedną ręką obsługiwać, drugą ręką otwierać, otworzę go dla Was Amela. Ponieważ jest to rozmiar, z tego co ja pamiętam, 40×40, to powinnam mieć, no nie mam tego w pudełku, mam to tylko i wyłącznie w torbie, ale nie powinno być większych problemów. Nie, ta Amelcia nie, tu powinnaś te brzegi rozciąć i powinnaś otworzyć. O, widzisz? I wyciągniesz już. No z racji tego, że mówię, no nie jest wygodne nagrywanie unboxingów jedną ręką, a nie mam podstawy do telefonu, tak żebym mogła ustawić sobie pod kątem, to w tym momencie pomaga mi Amelcia. No tak jak mówię, no mamy tutaj 40×40, kosztował 45 z jakimiś tam grosikami. Może później, jak będę układać, podam Wam nazwę sklepu, gdyby ktoś był zainteresowany. Z tego, co dobrze pamiętam, mamy tutaj form roller, czyli coś, co pozwala, żeby była zachowana forma. Wygląda naprawdę dobrze. Mamy go w tak zwanym spinjitsu, czyli w tym obrocie jego tak zwanym, więc tutaj nie ma jakichś... troszkę to jest takie rozmyte, ale naprawdę wygląda dobrze. Jestem naprawdę z niego zadowolona. Miałam w planach wziąć troszeczkę większy, ale okazał się ponad 30 zł droższy, więc odpuściłam sobie w tym momencie. Ale wygląda naprawdę dobrze. Nie widzę tutaj żadnych problemów z kanwą. Jeszcze sobie ją tylko wrócę na drugą stronę. Nie, nie widać żadnych odstającego kleju, są tylko z folii takie wniesienia. Kanwa jest w bardzo dobrym stanie. Jeszcze Amelka wyjmij w diamenty. Zobaczymy, ile mamy tutaj kolorów. A nie, po co mi diamenty? Mam przecież tutaj. Mamy w tym momencie, kochani, 21 kolorów, więc nie jest nic skomplikowanego, szczególnie, że mówię, tak będzie, tak powinien wyglądać ten Kai. O! Pokażę Wam obrazek. Mówię, Oscar sobie go wybrał, więc standardowy toolkit, no, zestaw startowy, parę folijek. Z racji okrągłych diamentów nie mamy żadnej pensetki. Większy kawałek wąsku, długopis na 3 diamenty i na 1 diament. Parę folijek do przesypania, ale widzę, że już jest dobrze, bo diamenty są w tak zwanych ziploc bagach. A źle jest tylko ze względu na to, że niestety nie mamy numeracji DMC. Czyli to, co nam pozostanie, jest do wyrzucania generalnie, bo ja nie będę się bawiła dopasowywaniem kolorów. Może kiedyś, ale na pewno nie na chwilę obecną. A więc na dzień dzisiejszy tak naprawdę to by było na tyle. No możemy Wam otworzyć ewentualnie diamenty, pokazać, jak wygląda kolorystyka, ale no chyba to nawet nie ma sensu, bo tutaj, tak jak widać po obrazku, są to jakieś... Puść. Klei się bardzo dobrze, czyli klej będzie dobrze trzymał diamenty, fajnie. No mówię, nie mamy tutaj jakichś większych wyborów kolorystycznych, żółty, pomarańczowy, brązowy, to jest główna kolorystyka. Jakaś czerwień w dodatku. No, takiego Oscar chciał, takiego będzie miał. Mówię, to już nie będzie na sprzedaż, to jest Oscara Kai, który będzie dla niego do pokoju, na górę, do po prostu jako ozdoba ściany. Więc może w prezencie w jakimś sensie, chociaż on na pewno sam go będzie też układał, więc to prezent żaden nie będzie. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Czekamy na kolejne dwa, tym razem zamówione z Wisha, bo ten standardowo był jeszcze z AliExpress. Zamówiłam w tym momencie dwa z Wisha mniejsze, tak żeby troszeczkę odpocząć od tych dużych chłakanów, które mam jeszcze na wykończeniu, plus Rio. Wszystkie zaczęte, żaden nieskończony na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że jeszcze dziś może nagram Wam dalszą część układania mojej czerwonej róży ze świecami. Przez te 3 dni, kiedy nic nie nagrywałam, troszkę nadgoniłam, więc myślę, że będzie Wam się podobało. Dobra, na razie uciekam. Miłego dnia. Poproszę o łapki w górę i suby, jeśli ktoś ma ochotę. Dziękuję bardzo. Na razie, pa.